Witajcie kochani, nazywam się Monika Kuszyńska, jestem wokalistką. Parę ładnych lat temu byłam wokalistką znanego łódzkiego zespołu Various Monks. Dzisiaj jestem solistką. Po drodze miałam dużo różnych perypetii, między innymi trudny bardzo czas po wypadku samochodowym. Teraz poruszam się na wózku, ale to nie zmienia faktu, że spełniam się jako artystka, jako kobieta i żyję pełnią życia, co i Wam polecam. O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie? W dzieciństwie marzyłam o tym zawodzie, który właśnie wykonuję. Miałam to szczęście, mam to szczęście, że udało mi się spełnić moje dziecięce marzenia. I zostałam wokalistką. Od kiedy pamiętam, to były moje zabawy, to było moje pragnienia. Zawsze właśnie w każdej zabawie dziecięcej to był mikrofon, scena, występowanie przed publicznością. Bardzo mnie to pociągało i to było takie naturalne we mnie. Jakby do tej pory się zastanawiam, skąd to się wzięło, skąd to się w młodym człowieku bierze. Czy to naprawdę gdzieś jest zapisane w genach, w przeznaczeniu, nie wiem. Do końca nie znalazłam tej definicji, ale rzeczywiście, kiedy tak sobie wspominam te czasy mojego dzieciństwa, no to były one troszeczkę inne niż teraz. Nie było aż tyle inspiracji takich wprost, czyli nie było internetu, wiem, trudno uwierzyć. Nie było telewizji w takim stopniu, jak jest dzisiaj, bo ja jako dziecko oglądałam tylko bajeczki, to tam Dobranocka i to wszystko. Więc zmierzam do tego, że nie miałam cały czas kontaktu z artystami, nie miałam w rodzinie też artystów, muzyków i nie miałam takiej styczności właśnie z występami, z jakimiś teraz programami, które się ogląda, że prawda, się ludzie zgłaszają i coś tam jakoś konkurują ze sobą. Tego po prostu wtedy nie było, więc sama nie wiem, skąd się to w takiej młodej dziewczynce wzięło, że ona tak bardzo pragnęła występować, śpiewać i dążyłam do tego w taki naturalny sposób. No, na początku oczywiście traktowano to jako zabawę tylko i myślę, że moi rodzice byli zadowoleni o tyle, że ja potrafiłam się tak super zająć sobą sama i jeszcze moją młodszą siostrę w to wciągnąć, 5 lat młodszą, że po prostu było dziecko z głowy i był spokój. Aczkolwiek było to też męczące o tyle, że ja głośno słuchałam muzyki. Włączałam ją rano na przykład, jak tylko wstawałam. Moja siostra to wspomina dość traumatycznie, bo ona jeszcze na przykład nie chodziła do szkoły, tylko do przedszkola, albo szła na późniejszą godzinę do szkoły, kiedy chodziłyśmy już razem do podstawówki. Ale ja bezlitosna byłam wobec niej i nie zastanawiałam się, że ona śpi, tylko ja, jak tylko wstawałam rano, musiałam włączyć jakąś akurat płytę, którą miałam na tapecie tak zwanej, czyli na przykład Baim, miałam taką fazę na Baim, albo Edytę Górniak i to było bardzo głośno i ona właśnie zawsze mówi, że Boże, ma takie wspomnienia, że ją zrywało nagle jakaś jedna piosenka w kółko i ja śpiewałam to i też to było takie u mnie, że ja się szykowałam w tym czasie, śpiewając, występując i nie mogłam wyjść z domu, dopóki nie skończyła się płyta. Czyli nawet zdarzało mi się spóźnić, ale nie mogłam zostawić piosenki w połowie, tylko musiałam ją do końca dośpiewać i dopiero wyjść z domu. Więc no, rodzice się cieszyli, że ja się bawię w ten sposób, bo nie sprawiałam większych problemów w związku z tym, nie nudziłam się. Potem widzieli, że to jest coraz bardziej dla mnie poważne i że gdzieś w tę stronę to zmierza, ale ja myślę, że do pewnego momentu, zwłaszcza kiedy rodzice zajmują się czymś zupełnie innym, to taki zawód artysty nie jest nigdy traktowany poważnie zbyt, tylko wydaje się, że to jest zawsze zabawa. No to niech się tam bawi, a potem może będzie jakimś lekarzem albo prawnikiem, tak? Natomiast u mnie też muszę przyznać, że rodzice nie mieli takich konkretnych oczekiwań względem mnie. Nie powiedzieli mi, masz być tym czy tym.
masz robić to czy tamto, czy że lepiej będzie, jak będziesz robiła coś. Oni mi dali całkowitą swobodę w moich wyborach i po prostu widzieli, że ja to kocham. No, nie rozumieli do końca tego, bo sami nie są artystami, tak jak powiedziałam, aczkolwiek no, nie są. Są poniekąd, bo oni się trochę w innej branży realizują, w branży takiej tekstylnej, ponieważ moja siostra jest projektantką mody z kolei i jakby no, oni razem tworzą projekty i realizują je, szyją i tak dalej, więc to też jest no, moda, to jest też forma sztuki, więc może gdzieś jednak podświadomie to rozumieli. No ale dzięki tej swobodzie ja po prostu mogłam dokonywać swoich wyborów, popełniać swoje błędy, uczyć się na własny sposób. No i jestem tu, gdzie jestem. Śpiewać rano przed wyjściem do szkoły to jedno, nie wiem, z dezodorantem, to mm-hmm. mówię, ale zaśpiewać na szkole uroczystości to trzecie. Tak. Zdarzyły się potem takie... Szkolne uroczystości to była moja domena. To po prostu ja byłam już taką naczelną od apeli i różnych tam takich wydarzeń szkolnych. I bardzo mnie to ekscytowało, bardzo się cieszyłam. To była moja mała scena. I pamiętam, to było niesamowite. Dopóki nie zaczęłam śpiewać tak na poważnie, w sensie już zawodowo, to miałam z tego wielką taką naturalną radość. Wiem, że to trochę może smutno brzmi w tej chwili, ale zmierzam do tego, że po prostu kiedy mamy tylko tę dziecięcą taką chęć i nie jest to jeszcze, nie wiąże się z niczym więcej, tylko z realizowaniem swojej pasji, to jest takie czyste i naprawdę w ogóle się człowiek nie zastanawia, czy dobrze wypadnie, czy będzie oceniany, jak będzie oceniany, albo może to też się wiąże z wiekiem, że dopiero w pewnym momencie zaczynamy rozumieć, że to nie jest tylko sama przyjemność, tylko też właśnie podlegamy ocenie. Choćby i nie zawsze ta ocena jest pozytywna. Ja do pewnego momentu zdawało mi się, że no przecież jest cudownie, tylko i wyłącznie. I jak tylko właśnie trzeba było coś w szkole zaśpiewać, to wszyscy już wiedzieli, że ja. że to będę na pewno ja. Także w podstawówce to absolutnie byłam tam główną solistką. A idole? Jakiej muzyki? Idole. Właściwie ja słuchałam wtedy, to były czasy, kiedy się słuchało głównie polskiej muzyki, bo było jej bardzo dużo i bardzo dobrej w tamtym czasie. Generalnie, no ja wiem, że to już może zabrzmi tak, że ja jakbym była trochę już taką babcią, ale lata 90. no to jest mój czas, kiedy w ogóle muzyka mi się kojarzy najlepiej. I polska, i zagraniczna. Było bardzo dużo pięknej muzyki, piosenek po prostu, z pięknymi melodiami, z niesamowite głosy mieli wokaliści. I ja zawsze, pomimo tego, że sama nigdy nie byłam aż tak, nie miałam takich możliwości wokalnych, to bardzo, bardzo właśnie chciałam, czy ciągnęło mnie do tych wokalistek takich o największych głosach, czyli właśnie tam Mariah Carey, wtedy Celine Dion. W Polsce no to Edyta Górniak debiutowała właśnie wtedy. Właśnie Beata Kozidrak z Bajmu. Także to były te takie głosy wysokie, bardzo szerokie. I to tak troszeczkę czasami aż śmiesznie brzmiało, jak ja próbowałam naśladować te dziewczyny. Dopiero potem zrozumiałam, że moje miejsce jest troszeczkę w innym rejestrze, jakby inne klimaty są dla mnie. Ale te właśnie to dzieciństwo moje, czy te lata takie nastoletnie, to takie wokalistki. Potem już zaczęła się Edyta Bartosiewicz, Kasia Kowalska, takie były przecież, Warius Manx, no to wszyscy słuchali przecież. Czyli Anita Lipnicka, takie już spokojniejsze i no, inna była wartość tego przekazu. Bardziej melodie, bardziej teksty. No, człowiek się rozwija i jak ma inne potem potrzeby, prawda? Pierwszy koncert, już taki profesjonalny. Ja w ogóle zaczęłam koncertować bardzo wcześnie, bo już jako dziecko. I dla mnie to były już koncerty. Oczywiście pewnie dzisiaj to takie jest zabawne bardziej, kiedy się wspomina, bo to gdzieś były na Piotrkowskiej scena rozstawiona i dzieci sobie tam występują.
albo jakieś przeglądy piosenki o Łodzi. Takie były wydarzenia, które pewnie do dziś mają miejsce i to było bardzo też ekscytujące i takie, bardzo przeżywałam to, pamiętam. Ale taki mój, no już profesjonalny, no to myślę, że najpierw byłam w ogóle w zespole łódzkim, debiutowałam w takim zespole, który się nazywał Fahrenheit. To jest tak zwany zespół kultowy, ktoś mi powiedział ostatnio, bo wszyscy o nim mówią, a nikt go nie słyszał i nie widział. Bo ja w każdym wywiadzie gdzieś jestem o to pytana, ponieważ on się, ta nazwa się gdzieś pojawia, przewija, że taki zespół był. I każdy mnie o to pyta, a nikt nie wie w ogóle, co to jest za zespół. No rzeczywiście nie nagraliśmy za dużo wspólnie, ale miałam podpisany kontrakt z wytwórnią fonograficzną. To wszystko miało miejsce przed maturą, tuż moją. I to było bardzo profesjonalne i bardzo takie już no, rokujące na przyszłość jakieś niesamowite rzeczy. Na przykład mieliśmy sesję fotograficzną tuż przed maturą. Ja musiałam zmienić całkowicie fryzurę swoją. Musiałam obciąć włosy i ufarbować je na biało. I tak poszłam na maturę. I to było bardzo szokujące dla moich nauczycieli i uczniów i w ogóle. No także to było, cała ta historia zespołu Fahrenheit była bardzo ciekawa i pewnie długo mogłabym o tym opowiadać. Mieliśmy jakieś może dwa koncerty i pewnie, no i jeden z nich właśnie to był taki mój, czułam, że to był profesjonalny już występ, bo graliśmy jako support, czyli przed zespołem Various Manx w Tomaszowie Mazowieckim. I to była po raz pierwszy chyba, no jeszcze mieliśmy taki epizod na Sylwestra w Łodzi też, graliśmy przed Teatrem Wielkim. Ale, no i to były dwa takie koncerty, powiedzmy, gdzie rzeczywiście było bardzo dużo ludzi i po raz pierwszy tak czułam, że to jest taka ogromna publiczność i że jest to, no, bardzo stresujące. Ale właśnie w tym Tomaszowie zobaczyli mnie panowie z Various Manx. I potem już, prawda, no cały cykl wydarzeń i stałam się wokalistką Various Manx. I no i z nimi jakby to był mój taki już, myślę, no już najbardziej, to już kolejny stopień wtajemniczenia, że to był taki bardzo ważny koncert. I pierwszy chyba, który mieliśmy, to był w Krynicy Górskiej. Że ja to pamiętam, bo tam było ich już tak dużo, że już nie jestem w stanie wymienić miejscowości, ale co było inne wtedy, że ja zaczęłam rozdawać autografy, a wcześniej tego nie robiłam nigdy. I wtedy dotarło do mnie, że jestem wokalistką bardzo znanego zespołu i że jestem gwiazdą teraz. To był taki etap zachłyśnięcia się karierą. Oczywiście to się wiązało potem już nie tylko z takimi samymi przyjemnościami, bo to jednak też jest duże obciążenie. Ale ten początek był cudowny i to było właśnie takie skok na głęboką wodę, ale też taka, no aż szokujące takie zachłyśnięcie się tym gwiazdorstwem. Skręćmy na moment w te, mówiąc kolokwialnie, nieprzyjemności, ale nieprzyjemności jako rozumiane, czego my nie wiemy, zwyczajni ludzie, o pracy wokalistki w zespole. W sensie, jaki pan ma dzień z tym zespołem? Jak to wygląda? Co tam jest trudnego? My widzimy tylko kolorowe pisma, wywiady. Tak. Państwa, którzy robicie bardzo fajne rzeczy czasami, ale nie widzimy, nie jesteśmy z wami cały dzień. Co nam umyka z tych takich żmudnych rzeczy? No na pewno proces tworzenia jest takim ciekawym procesem, czyli tworzenia piosenek, nagrywania ich w studiu. To jest coś, czego nie widać. Dzisiaj się trochę tego zdradza, tych kulis, i zdarza się, że można gdzieś obejrzeć w internecie takie rzeczy. Kiedyś to zupełnie było niedostępne i kiedyś też trochę inaczej wyglądał ten proces tworzenia, ponieważ nie było takiej aż cyfryzacji, nie było, wszystko było analogowe, taśmy, nagrywało się na taśmę. Ja się jeszcze załapałam na to w ostatnim momencie, więc to był dużo dłuższy proces, dużo bardziej skomplikowany, trudniejszy. Trzeba było zaśpiewać po prostu od początku do końca dobrze. Dzisiaj jest taka łatwość większa, co wiąże się z tym, że jest dużo więcej amatorów też, bo można po prostu
krótkie fragmenty sobie jak klocki poskładać na komputerze, wokalu na przykład nagranego, czy instrumentu. Można go wystroić, czyli jeżeli ktoś fałszuje na przykład albo gra nieczysto, to komputer to wyrówna. Oczywiście profesjonalista słyszy, że to jest tak zrobione, czasami jest to nadużycie spore i to się często niestety zdarza. Nas akurat to boli w ucho, tych, którzy się na tym znają. Ale no, generalnie są to dostępne narzędzia, więc jakby jest dużo łatwiejsza ta cała forma, cały proces tworzenia. Natomiast wtedy trzeba było, no nie można było fałszować, bo to wszystko było nagrane i to wszystko było słychać. Więc no, często się wiele, wiele razy nagrywało te utwory. To trwało godzinami, naprawdę. No bo czasem się zdarzy tak, że jest lepszy dzień, czasem jest gorszy, a studio jest zamówione i nie ma tutaj odwołania, jest jakaś niedyspozycja, chyba że no, bardzo duża, no to wtedy wiadomo, no trzeba coś z tym zrobić. Także... A nie chce pani przeprowadzić przez koncert? Nie każdemu się wydaje, że to jest tylko koncert, że to jest tylko te półtorej godziny. Przede wszystkim, co my zawsze, muzycy, artyści, czego my najbardziej nie lubimy w swoim zawodzie, to czekania, wiecznego czekania. Musimy być na przykład dużo, dużo wcześniej, żeby zrobić próbę. Oczywiście zawsze, tak, praktycznie zawsze. Bo są różne miejsca, różne sceny, różny sprzęt, trzeba to ustawić. Zazwyczaj te próby się odbywają znacznie wcześniej niż koncert, no bo potem zaczyna się jakby cała impreza, na której całe to wydarzenie i trzeba, no już nie można wtedy próbować, wiadomo. Podróż oczywiście, trzeba dotrzeć na to miejsce, czasem bardzo daleko. Potem, no ja akurat, w ogóle kobiety mają taki problem, że muszą się przygotować, muszą się umalować, muszą mieć tam stroje jakieś. I dzisiaj ja mam do tego już spory dystans, ale jak byłam debiutantką jeszcze, no to te stroje i ten wizerunek był tak bardzo ważny. No nadal jest ważny oczywiście, ale nie aż tak, że wtedy ja musiałam cały czas kombinować, skąd te ciuchy wziąć, żeby to się przypadkiem coś nie powtórzyło, jakaś sukienka, bo ktoś zobaczy i co teraz będzie, że drugi raz tą samą sukienkę. No takie są problemy kobiet, no, artystek scenicznych. I trzeba się przygotować, trzeba się umalować. Potem po koncercie, jak już koncert jest oczywiście bardzo stresującym też wydarzeniem, jest to duża przyjemność, ale wiadomo, no, człowiek staje przed publicznością i za każdym razem jest to dla niego egzamin, jakaś forma egzaminu, czy on dobrze wystąpi, czy dobrze zaśpiewa, ale też czy dobry będzie miał kontakt z publicznością. Dzisiaj już ja mam bardzo wiele lat doświadczenia, więc też inaczej do tego zupełnie podchodzę i mam troszeczkę większy dystans, aczkolwiek też nieraz mnie pytają różni ludzie, czy ja nadal się stresuję przed koncertem. Absolutnie tak. Tak, to się nigdy nie kończy. I wiem, że wielu artystów, z którymi mam do czynienia, którzy są jeszcze dłużej, znacznie dłużej ode mnie na scenie, tak samo mają tremę. Więc to jest naturalne. I ta trema jest czymś naprawdę bardzo trudnym do pokonania. A jak u pani ona się objawia? Ona się u mnie niestety objawia bardzo źle. Nie przestaję mówić, ale bardzo technicznie mi się trudno śpiewa. Zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze jestem w pozycji siedzącej i moja przepona ma duże ograniczenia, no to jest to bardzo ogromny jest to dla mnie wysiłek fizyczny, żeby dobrze poprowadzić głos. Więc ja, jak mam takie koncerty bardzo ważne, tak zwane, czyli na przykład występ na Eurowizji, który miałam, albo występy w Opolu, czy na innym festiwalu, gdzie wychodzi się tylko na jedną piosenkę, bo to jest takie, to jest ten stres tego jednego pojedynczego występu, jest największy chyba, ponieważ cały koncert to jeszcze ma szansę się rozwinąć, on ma swoją dramaturgię, potem gdzieś tam po tej trzeciej piosence troszeczkę już odpuszcza stres. Natomiast jak się ma do wykonania jedną piosenkę i jest to jeszcze do tego konkurs,
i trzeba to zrobić perfekcyjnie, jeszcze perfekcyjnie wyglądać i gestykulować i wszystko, a ja mam jeszcze do tego no, całą sytuację, o której nikt nie wie, czyli żeby tak odpowiednio swoim ciałem tutaj zawiadować, żeby ono mnie nie zawiodło, żebym ja w ogóle mogła coś zaśpiewać. Bardzo muszę być bardzo, bardzo mocno skupiona. No nawet czasem zdarza się tak, że mam jakiś strój, który jest bardzo efektowny, ale jest bardzo niewygodny dla mnie, bo wiadomo, ja muszę poruszać się za pomocą rąk. Więc jak ja już mam ręce zablokowane czymś, to nie mogę się przemieścić. No to są takie, tak dużo jest niuansów u mnie do ogarnięcia, żebym ja miała komfort na tej scenie, że czasami się naprawdę zastanawiam, po co ja się tam pcham jeszcze? Po co mi te stresy? Ale no to jest jednak swego rodzaju narkotyk, że no, tak wciągnie nas bardzo do tego, pomimo, że naprawdę dużo to kosztuje, psychicznie zwłaszcza, ale fizycznie też jest to ciężkie, więc tak jak mówię, koncert to jest tylko taka drobna część, a to, co jest wokół niego i właśnie to szykowanie się, to wszystko to jest nic, ale to czekanie i już ten stres narasta. No właśnie myślę, że jakby tak popatrzeć z boku, zwłaszcza na takie, to by było najciekawsze, na takie występy typu właśnie Eurowizja czy Opole. Teraz niedawno byłam, więc te osoby, które ze mną tam akurat były w ekipie, to takie miały refleksję, że Boże, to jest 3 minuty na scenie, a ile to wymaga wcześniej pracy i ile to kosztuje stresu i żeby to wszystko skoordynować i na czas się wyrobić, pomimo, że niby jesteśmy tam od rana, to naprawdę pani, która mnie malowała, do ostatniej sekundy jeszcze, przed wyjściem moim na scenę, jeszcze mi coś tutaj dorysowywała, że to było tak w czasie rozplanowane, że nie da się wyrobić tak, żeby był jakiś zapas. Więc no, jest to rzeczywiście, gdyby popatrzeć z boku, bardzo, bardzo ciekawe. Kto pani pomaga? Jako artystce. Zakładam, że ma pani menadżera, ma pani stylistkę. Kim są te osoby? Kto to jest? Jakie to są funkcje? Właśnie każdy artysta ma inaczej, bo jedni mają całą rzeszę ludzi. Ja mam bardzo malutką rzeszę ludzi. To znaczy tak, mam menadżerkę rzeczywiście, która po prostu no, jest od takich spraw, od załatwiania po prostu spraw, od załatwiania koncertów, od odbierania telefonów, umawiania różnych sytuacji. Można to robić samemu, niektórzy też to robią sami, ale no, ja już bym nie miała kiedy, bo mam za dużo. Moje życie rodzinne jest w tej chwili tak skomplikowane, że nawet nie wiem, gdzie jest mój telefon, ale no to jest bardzo, bardzo funkcja przydatna. Nie mam stylisty takiego, że tak powiem, na etacie. Mam moją siostrę, która jest projektantką, jak powiedziałam, mody i bardzo wiele moich kreacji ona projektuje i szyje. Zazwyczaj moja mama szyje właśnie. One są tak ze sobą współpracują, więc większość, właściwie wszystkie chyba moje kreacje ona w ostatnich latach projektowała. To jest akurat bardzo wygodne, bo nie muszę się właściwie zastanawiać. Kiedy debiutowałam, było zupełnie inaczej, bo ta funkcja stylisty jeszcze za bardzo nie istniała. Oni się pojawiali przy okazji sesji dużych fotograficznych do gazet na przykład, czy przy okazji kręcenia teledysków. To dopiero się pojawiały takie funkcje właśnie jak make-upista, jak stylista, jakiś stylista fryzur. Teraz już to praktycznie jest u każdego. I ja wtedy pamiętam, że musiałam naprawdę dużo, dużo czasu poświęcić, żeby gdzieś tam w sklepach znaleźć ubrania dla siebie. Czyli ja byłam swoją własną stylistką. No i oczywiście musiałam sobie to sama kupić, sama sobie znaleźć. Sporo mnie to kosztowało też tak naprawdę finansowo, żeby zainwestować w siebie, no bo musiałam jakoś to przecież no, jakoś wyglądać. Więc bo dzisiaj jest to dużo łatwiejsze, aczkolwiek nieraz mi się wydaje, że jest to przerost formy nad treścią, bo tych ludzi czasem jest tak dużo wokół artystów, że się sama zastanawiam, kto jest od czego.
asystent asystenta asystenta, no ale no, każdy ma inne potrzeby najwyraźniej, więc ja właściwie mam te dwie osoby. Czasem kiedy, właściwie maluję się głównie sama, bo tak najbardziej lubię, ale oczywiście na takie większe wydarzenia typu Opole czy jakieś telewizyjne sytuacje, koncerty, to czasem zdarza mi się skorzystać z pomocy takiego profesjonalnego wizażysty. Ile pani zagrała koncertów? Nie jest to do policzenia moim zdaniem. Na pewno nie jest to do policzenia w mojej głowie, bo to jest jednak dużo, dużo lat. Zaczęłam w 2001 roku. Jako Fahrenheit? Jako już Various Monks. Wcześniej miałam mało koncertów, to były sporadyczne. No w podstawówce miałam bardzo dużo z zespołem Szkoły Podstawowej nr 91, z zespołem Uśmiech Pana Karola, ale potem takie pojedyncze, no a później już z Various Monks bardzo dużo to było koncertów i no wykluczając, jakby wyłączając tę przerwę chyba, no kilkuletnią, nie pamiętam, już po wypadku, no to od tamtego czasu też sporo, więc nawet nie wiem, jaki to jest rząd wielkości, naprawdę. No. Dużo, dużo. Tak, całe życie. Tak, całe życie robiłam to głównie. Miała pani chwilę zwątpienia, jeśli chodzi o śpiewanie? Miałam chwilę zwątpienia, oczywiście, że tak. Właśnie wtedy, kiedy zaczęło się to takie... Taka ciemniejsza strona tego show biznesu, tego profesjonalnego śpiewania, to zaczęły się też wątpliwości, o tyle, że się pojawiła krytyka. I my ciężko wszyscy znosimy krytykę. I dopiero dzisiaj wiem, że no przecież nie każdemu musimy się podobać. I trzeba to zaakceptować, że jednym się podoba to, co robimy, a innym zupełnie nie. Ale wtedy ja nie potrafiłam w ogóle tego, jakby nie potrafiłam się z tym pogodzić. I bolało mnie za każdym razem, że się komuś mogę nie podobać właśnie. To było dla mnie szokujące. No przecież staram się jak mogę, wydaje mi się, że wszystko robię dobrze, a tymczasem ktoś powie, że to jest beznadziejne na przykład. Miałam takie momenty wątpliwości, czy ja się nadaję do tego, czy ja jestem dobrą wokalistką, czy ja psychicznie się też do tego nadaję, czy to jest dla mnie. Może powinnam robić coś innego, może jestem za wrażliwa. No ale to są podobno też dylematy każdego artysty, że to jest wieczna sinusoida. Nie tylko artysty. Nie tylko artysty, dokładnie. Cokolwiek robimy i się angażujemy tak naprawdę, o to chodzi. To zawsze gdzieś ludzie potrafią nam podciąć skrzydła, i walczymy całe życie tak naprawdę o zbudowanie pewności siebie, o zbudowanie swojej mocnej samooceny. To przychodzi z czasem. To się nie da, czasem, chociaż czasem naprawdę patrzę na młodych ludzi i podziwiam, że oni są tak silni, ale też zastanawiam się, czy to jest fasada, czy to jest prawdziwe. Być może wychowanie z domu czasami jest takie, że człowiek ma silne poczucie własnej wartości już wcześniej. Rozmawiałam właśnie o tym. Tak. Pewnego rodzaju czasami bezsensownych komentarzach, dla jednych lekko puszczanych, ale dla Państwa często dość ciężkich do zgryzienia. Jak Państwo z tym radzi? Ja po prostu nie uczestniczę w tym zupełnie. Dla mnie to jest takie zjawisko, które miałam szczęście, że ono mnie ominęło na początku mojej kariery, bo rzeczywiście tego wtedy nie było. Zdarzało się oczywiście, że ktoś napisał w gazecie coś złego, jakieś, nie wiem, recenzje płyty i to było bardzo bolesne. Ale to były takie pojedyncze tylko rzeczy. Nie było w ogóle czegoś takiego, że komentowania w internecie, bo nie było w takiej skali jeszcze internetu. Przypuszczam, że wtedy bym tego nie uniosła, bo bym się bardzo tym przejmowała. Dzisiaj oczywiście wiem, jakby mam świadomość, na czym polega to zjawisko i że to nie jest coś, co godzi w nas bezpośrednio. Jakby tylko jesteśmy oczywiście jakąś, każda osoba publiczna, ale nawet nie tylko publiczna, bo zdarza się przecież gdzieś tam, że w małym środowisku jest ktoś, nie wiem, na Facebooku ludzie mogą go obsmarować, prawda? Bo, nie wiem, znajomy znajomych coś zrobił
i się nie podoba. Więc no, różna skala jest tego. Ale generalnie każdy, kto robi coś publicznie, podlega ocenie i jest tarczą dla takich negatywnych emocji. I trzeba właśnie w taki sposób o tym myśleć, że to nie jest wymierzone we mnie, nie mogę tego brać do siebie, tylko jakby jest to efekt uboczny tego, że jestem znaną twarzą i należę do całej tej grupy. Po prostu akurat ktoś sobie upatrzył mnie, ale równie dobrze może być to ktoś inny, tak? Więc no, jedyna dla mnie w ogóle podejmowanie dyskusji z czymś takim, czytanie tego, zastanawianie się nad tym kompletnie nie ma sensu. To jest taki masochizm. Więc ja zupełnie mnie to omija. Ja nie czytam żadnych komentarzy, nie wchodzę w żadne dyskusje. Po prostu no, wiem, że to jest. Mam świadomość tego. Nie akceptuję tego w sensie, że nie podoba mi się to, bo też sama nie mam takich potrzeb zupełnie. Wiem, że człowiek, który jest zajęty swoim życiem i który jest zadowolony względnie ze swojego życia, który ma co robić, nie bawi się w takie rzeczy, bo nie ma zwyczajnie na to czasu, ochoty, energii, nie ma potrzeby wylewania jakichś takich negatywnych emocji z siebie, ale też rozumiem tych, którzy są w jakimś sensie sfrustrowani, którzy gdzieś mają problem ze swoim życiem, nie potrafią... coś ich gryzie, boli, to jest jakaś dla nich forma może jakiejś takiej terapii, że oni sobie w ten sposób zrobią, no, upuszczą tego jadu. I gdzieś też staram się ich zrozumieć, chociaż jest to nie fajna, nie elegancka forma i nie podoba mi się, no cóż. Który ze swoich utworów lubi Pani najbardziej? Pytanie podchwytliwe. Podchwytliwe. No tak, bo rzeczywiście trudno jest lubić jeden. I na pewno nie ma tak, że ja lubię jeden tylko swój utwór. Ostatnio lubię wszystkie, bo sama je wybieram. I od kiedy jestem solistką już, to sama decyduję o tym, jakie utwory śpiewam. Wybieram je spośród wielu. Sama piszę do nich słowa, więc generalnie są to bardzo bliskie mi utwory. A proszę powiedzieć, jak wygląda wybieranie tych utworów? Ma Pani 30, na płytę trafia 12? Sami Państwo piszecie utwory? Tak, głównie piszę, w tej chwili komponuje głównie Kuba, czyli mój mąż. No tak się akurat złożyło. On jest muzykiem bardzo wszechstronnym, więc i bardzo piękne rzeczy komponuje. On jeszcze nie miał tak szansy się zrealizować, więc teraz akurat ma fajny czas, że jest bardzo płodny w tym. I od momentu, kiedy pracujemy ze sobą. I on tworzy ciągle w domu coś. Nawet w tej chwili właśnie jest o tyle łatwo, że on nie musi mi tutaj jakiejś płyty demo pokazywać, czy no, nagrań, tylko ja po prostu słyszę na bieżąco, co on tworzy. I od razu wiem, że to mi się podoba, to trochę mniej może. Większość mi się podoba, ale też niektóre piosenki nie są dla mnie, może pod tym kątem bardziej myślę, czy od razu czuję, że do tego sobie napiszę fajne słowa, a do tego może niekoniecznie. I w ten sposób to wybieramy. I to się gromadzi, gdzieś tam na dyktafonie sobie nagrywamy i ja potem ostatecznie mając, bo rozumiemy się bardzo dobrze, że on nie musi mi tam forsować niczego, tylko on też wie, że ten jest dobry, ten jest może na coś innego się przyda i wiem już mniej więcej, jakie utwory mamy i ja wtedy sobie piszę słowa. Czasem jest to bardzo łatwe i szybkie, i z dnia na dzień te słowa powstają, a czasem jest to bardzo żmudna praca. Mam jeden taki utwór, który ma być, który jest świetnym utworem i ma słowa po angielsku. Był alternatywnym utworem na Eurowizję. Wybraliśmy akurat In the Name of Love, ale ten drugi był napisany po angielsku też, właśnie pod Eurowizję. Wybraliśmy oczywiście ten, ale on jest i on ma być moim drugim, kolejnym teraz singlem zapowiadającym płytę i nijak nie mogę do niego napisać tekstu po polsku. Tak się męczę z tym, że jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie, bo jest to naprawdę bardzo dobra piosenka, ale nie chcę śpiewać w Polsce po angielsku, bo już
No ja po prostu jestem artystką, która śpiewa po polsku i mam w tym, w tych swoich tekstach jakieś do przekazania jakieś rzeczy, które chcę, żeby były proste w przekazie, żeby trafiły do każdego. No i nie każdy też jakby się nadaje i czuje, tak, ten angielski, więc no muszę napisać słowa, no i cały czas główkuję i jeszcze mi nic do głowy nie przychodzi, a niektóre piosenki naprawdę napisałam z dnia na dzień. Koncert, który pani najbardziej wspomina, albo zapadł pani w pamięć z jakiegoś powodu? Ojej, no są różne koncerty, ale chyba Eurowizja jest takim przeżyciem naprawdę ekstremalnym. I długo, długo mogłabym o tym opowiadać, bo to, co się tam dzieje za kulisami, to jest fantastyczny materiał na film dokumentalny. Bo to jest taki poligon, naprawdę. W sensie takim, że no, trzeba mieć naprawdę dużo siły, dużo odporności psychicznej, zdrowia, czyli generalnie wszystko to, czego ja nie mam. I dlatego właśnie tam pojechałam, żeby się zmierzyć ze sobą w dużym stopniu. I rzeczywiście tak było, że ja każdego dnia walczyłam ze swoimi słabościami, z tą tremą ogromną, która no naprawdę, mając świadomość, że miliony ludzi to ogląda na całym świecie, to trzeba bardzo, bardzo sobie to umieć wytłumaczyć, żeby się skoncentrować i wyluzować. A u mnie trema, właśnie nie powiedziałam tego, kiedy pan mi zadał to pytanie, że u mnie trema jest takim czymś jeszcze paraliżującym, bo są artyści, którzy mówią, że ich trema mobilizuje i że im dodaje i czegoś tam, skrzydeł, nie wiem, że lepiej im to wychodzi. A ja jestem z tych, którzy właśnie tracą połowę możliwości niemal. Kiedy ja sobie śpiewam w studiu, albo kiedy na próbie śpiewam, albo mam koncert jakiś komfortowy, że mam fajną publiczność, ciepłą, życzliwą i jest kameralnie, to naprawdę potrafię dużo, dużo lepiej zaśpiewać. A kiedy mam tremę, mam taki nacisk, to muszę, mówię, bardzo pracować, żeby technicznie dobrze to wykonać, bo mnie paraliżuje mięśnie zwyczajnie, przepona mi lata, nie mogę oddechu złapać, mam jakiś, ślinotok, jakieś cuda takie się pojawiają, że ja muszę naprawdę walczyć ze swoim organizmem, także to jest wielkie wyzwanie zawsze. No i ta Eurowizja właśnie mi pokazała taką ekstremalną formę tego, ale tam było z kolei tak dużo prób, I tak bardzo, bardzo forsowne to było każdego dnia, bo to przez chyba 2 tygodnie mieliśmy codziennie po 2 koncerty, dokładnie takie same, jak w telewizji oglądaliśmy, dla pełnej hali publiczności. Więc na końcu już jakby człowiek już wchodzi w pewną rutynę, no w jakimś stopniu, bo oczywiście nie tak jakoś do zera się ten stres redukuje, ale ma to swoje plusy, że już no jakby jest to zapamiętane dla ciała naszego. Więc no myślę, że ten występ był pod wieloma względami taki wyjątkowy i niepowtarzalny i prawdopodobnie już mnie nic takiego nie spotka. No chyba, że zwariuję i się zdecyduję na coś takiego ponownie, ale myślę, że nie. Co uważa pani za swój największy sukces? Największy sukces życiowy czy artystyczny? Nie, no artystyczny, też, tak, artystyczny, bo generalnie mój największy sukces to jest to, że ja w ogóle pokonałam swoją ogromną słabość, która się pojawiła po wypadku, taką słabość nieakceptowania siebie i strachu przed dalszym życiem, przed przyszłością, w konsekwencji przed wyjściem na scenę. Ja po prostu długo byłam pewna, że już nie wyjdę na scenę, bo się wstydziłam swojego wizerunku, wstydziłam się tego właśnie, jak wyglądam, czy bałam się, czy mnie publiczność zaakceptuje, czy będą chcieli mnie oglądać taką. To były takie dylematy. Więc to, że ja to pokonałam i się odważyłam jednak wyjść z powrotem na scenę, która jest bardzo wymagająca i która rzeczywiście
rozmawialiśmy już o tym, wizerunek tam jest bardzo ważny i publiczność jest bardzo krytyczna i jest ta masa hejterów, o której mówimy. Czasy są bardzo trudne, naprawdę dla artystów. A mimo to odważyłam się i wyszłam. To był mój największy sukces, myślę, i życiowy, i artystyczny, taki na każdym polu tak naprawdę, bo to spowodowało, że ja na wielu płaszczyznach swojego życia po prostu się przełamałam i zmieniłam swoje życie. Zaczęłam być dużo bardziej odważna, zaczęłam podejmować różne wyzwania, zaczęłam inaczej patrzeć na siebie, zaczęłam lubić siebie. No i zaczęłam znów występować, nagrywać, być wśród ludzi, spotykać się z ludźmi. Zorientowałam się, że jest miejsce dla mnie na scenie, że jest publiczność, która mnie chce oglądać, chce słuchać, która mnie potrzebuje też. Są ludzie, którzy potrzebują takich piosenek, takich tekstów, takiego przesłania, takiej siły, którą w jakimś sensie też ludziom daje. Więc to wszystko spowodowało, że mnie się zachciało żyć od nowa, że ja nabrałam sensu w tym, co robię, że generalnie miało to wpływ na wszystko, co teraz się dzieje w moim życiu. Także myślę, że dla każdego człowieka przełamanie swoich lęków jest największą satysfakcją i największym sukcesem. To jakie cechy charakteru uważa Pani za niezbędne do tego, żeby odnieść sukces? Cechy charakteru. Co Pani takiego ma w sobie? Co ma Monika Kuszyńska? Co pozwala jej... Właśnie, co ja mogę powiedzieć, co ja mam w sobie, bo cechy charakteru paradoksalnie właśnie są tak różne u ludzi. U jednych jest to naprawdę jakaś, nie wiem, bardzo duża pracowitość i konsekwencja działania. Inni wcale nie, bo oni mają taki talent na przykład, że nic nie muszą. Wychodzą i dzieje się. Jedni są optymistami, ja na przykład jestem optymistką, tak mi się wydaje, choć z dużą dozą realizmu jednak, ale raczej myślę, że ten optymizm jest słyszałam zresztą nieraz takie opinie u ludzi, którzy odnieśli sukcesy takie biznesowe, że bez optymizmu się to nie udałoby zupełnie, bo jednak trzeba wierzyć w to, że się uda. Choć znam też artystów pesymistów, którzy wiecznie narzekają, marudzą, a sukcesy mają, także to jest tak nierówne. Natomiast u mnie rzeczywiście tak, na pewno optymizm, na pewno otwartość taka na drugiego człowieka, bo ja nie jestem tutaj w tej swojej twórczości sama i w życiu również i bardzo wiele ludzi mi pomogło w różnych sprawach. Więc otworzyłam się na to, że ja nie muszę być tylko ja, i ja sobie sama wszystko zrobię, tylko zaufałam też innym osobom. Staram się być też życzliwa dla ludzi i wdzięczna za to, co oni robią dla mnie. I to też mi pozwala tych ludzi sobie zjednywać, że oni chcą ze mną pracować, że oni chcą być przy mnie, pomagać mi. I to jest taki wspólny sukces. Także myślę, że właśnie to taka otwartość, radość, chęć bycia z ludźmi, dzielenia się z nimi tym, co mam do zaproponowania, choćby to było niewiele tak naprawdę, ale czas choćby swój, to jest bardzo ważne, bo w moim przypadku przynajmniej, bo widzę, że ludzie zwyczajnie chcą mieć ze mną kontakt i to powoduje, że ja mam co robić. Odwaga jest na pewno ważna, chociaż to nie jest coś, co się ma z natury. To jest wieczna walka ze sobą. To jest taka wieczna kalkulacja, że dobra, to jeżeli się dzisiaj nie odważę i nie wyjdę z domu, no to będę sobie w domu fajnie, no ale nie wyjdę i niczego nie zrobię. Ja właściwie każdego dnia w jakimś sensie walczę ze sobą. Czy też może bardziej dyskutuję ze sobą, negocjuję, co mi się bardziej opłaca, czy zostać w domu, czy pójść i się zmierzyć ze światem, bo świat jest dla mnie trudny teraz w tych moich realiach i nie jest mi prosto wyjść
spontanicznie z domu. Ja muszę mieć raczej zaplanowane wszystko, muszę mieć czym dojechać, muszę wiedzieć, że będę miała jak wejść, że jak nie wiem, będą schody, to już sobie nie wejdę tak prosto. Więc jakby u mnie no, pewna logistyka się pojawiła, która mnie bardzo często stopuje, że ja mówię, nie, to mi się już nie chce, ja nie będę tam, nie będę jechać, bo znowu będzie jakiś problem, znowu nie będę mogła swobodnie się przemieszczać i tak dalej. Więc muszę cały czas negocjować ze sobą, żeby podejmować wyzwania, ale zawsze, kiedy je podejmuję, mam satysfakcję, że to zrobiłam, bo przeważnie to jest, no nie pamiętam, szczerze mówiąc, żeby coś mi wyszło na minus. Bo nawet jeśli mam złe emocje, nie wiem, coś tam się nie do końca udało, nie jestem do końca zadowolona ze swojego występu, albo no takie ludzkie, zwykłe rzeczy, to i tak zawsze moja siła wzrasta. I wzrasta moje poczucie no takiego, że ja podjęłam tę decyzję, że to ja tutaj podjęłam, że ja dokonałam wyboru. I ta właśnie ta świadomość, że ja dokonuję wyboru, że to jest moje, że ja decyduję, daje wielką siłę. Za każdym razem ją buduję coraz większą, więc no ja to mam w sobie i to rzeczywiście ludziom polecam takie jednak na siłę czasem nawet przełamywanie swojego strachu. No i cóż jeszcze mam w sobie takiego? No myślę, że to są podstawowe rzeczy. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich uczestników projektu Kompetencje siłą napędową młodych odkrywców.